O tym, że doszło do takiej sytuacji, poinformował Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej, w trakcie wtorkowej porannej rozmowy Radia Rekord i Telewizji Dami. Artur Standowicz, no, jak mówią wiewiórki, swego czasu mówiono, wraz z Markiem Suskim na ostatnim posiedzeniu sztabu wyprosił z pokoju radomianina, dotychczasowego przewodniczącego Rady Miejskiej. No to wie pan, czy ten człowiek będzie decydował wspólnie z radomianami o przyszłości naszego miasta? Wątpię. Tym doniesieniom zaprzeczają zarówno Dariusz Wójcik, jak i Artur Standowicz. Nie jestem człowiekiem, który kogokolwiek, czegokolwiek wyprasza, więc absolutnie wyssana z palca rzecz. To jest nieprawda. 20 lat jestem w Prawie i Sprawiedliwości, jeszcze nikt nigdy nikogo nie wyprosił ze spotkania. Też nie zostałem nigdy wyproszony, także nie wiem, czemu to ma to służyć. Walka polityczna jednak sięga dna. Mieszkańcy myślę, że nie tego oczekują. Tuż po udzielonej dla nas wypowiedzi Dariusz Wójcik zaprosił nas do swojego gabinetu, gdzie czekał na niego Artur Standowicz. Obydwaj rozmawiali o dalszych planach na kampanię wyborczą. Jak tłumaczył przewodniczący, chciał tym samym pokazać, że między nim, a także i Arturem Standowiczem panują pozytywne i przyjazne relacje.